Stanach Zjednoczonych Kalifornijczycy mają specjalną nazwę dla zjawiska, które może wywołać nagłe burze ogniowe. To wiatry Diablo. Pożary są naturalnym zjawiskiem, ale co roku sezon pożarowy w Kalifornii rozpoczyna się wcześniej, a kończy później. Jesienią występują najgorsze pożary w Kalifornii, właśnie przez wiatry Diablo i Santa Ana. 27 października w niedzielny poranek Sacramento jest wyschnięte na wiór. Iskrą, która wywoła pożar, są wiatry Diablo. Przy drodze międzystanowej numer 5 płoną trawy. Ogień szybko obejmuje teren 5 kilometrów. Ogień wystrzeliwuje rozżarzone węgielki, które są jak zapałki szybujące po niebie. Gdy spadają na trawiasty teren, wywołują pożary punktowe. Autostrada zostaje na 5 godzin zamknięta. Auta są uwięzione przez płomienie i ścianę dymu. Ogień szybko się rozprzestrzenia. Samo wdychanie oparów jest niebezpieczne. Wszędzie dym i ciemność. Jesteś oślepiony i zdezorientowany. Nie widać nawet drogi. Jedź za nimi. Na ratunek przybywa grupa ludzi. Przebili płot, żeby ich wydostać. Niesamowite. Genialnie to wymyślili. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś zniszczył płot, żeby wydostać auta z drogi. Jeden facet kieruje ruchem, inni mówią, dokąd jechać. Każdy czeka na swoją kolej. To zorganizowany chaos. Jedź. Niektórzy jadą dalej. Inni wyskakują z aut i uciekają. W rogu ekranu widać ogień, który przedostał się przez autostradę. Zostały dosłownie sekundy. Muszą uciekać. Wydostali się w ostatniej chwili. Ja cię kręcę. W pożarze spłonęło wiele aut, ale dzięki wysiłkom paru osób nikt nie ucierpiał. Słowa uznania dla wspaniałych ludzi, którzy wzięli sprawy w swoje ręce. Wiedzieli, że stanie się coś złego i postanowili działać.